6:15. Próbowałam się wyspać już 6:30. Płynie się 3 godziny. Po jakichś 6 godzinach jazdy przez Ochoty w końcu trafiliśmy na pole namiotowe. Powoli wychodzi słońce. To jest Lars. Hello. W końcu się wypogodziło. To jest namiot Larsa. A ja nie mogę sobie poradzić ze swoim. Ale zobaczcie te widoki. A to jest miasteczko Svolvær. Dzisiaj przejechaliśmy przez bardzo dużą część Lofotów. Widoki były niesamowite, aczkolwiek dopiero po 14 się wypogodziło. W ogóle teraz jest lato, także wschód słońca jest po drugiej, a zachód słońca jest po północy. Wczoraj jak przyleciałam do Bodø o północy i cały czas było jasno. Ściemniło się, ale nie było tak, że było ciemno, tylko tak jak u nas zmierzch. Jest pięknie słonecznie i krajobrazy są przepiękne. No, ceny niestety odstraszają. Na przykład to pole namiotowe jest za darmo, ale już toalety i prysznic są płatne i do tego nie można płacić gotówką, tylko trzeba płacić kartą i kosztuje to 10 koron. Jestem teraz w Kabelvåg. Małe miasteczko. Jakieś 10 km od pola namiotowego, w którym jestem. I to jest ryneczek główny. Praktycznych. Nie wyobrażam sobie być tutaj bez samochodu. Także najlepiej jest wynająć auto. Transport publiczny niby jest, ale jak sprawdzałam połączenia, są one dosyć rzadkie. Sprawdzałam też, gdzie można wypożyczyć rower i wypożyczalnie rowerów są tutaj, w dwóch największych miastach. Jest już w 11:30 tutaj, a widzicie, jak jest jasno. Ja jestem już w namiocie, próbuję zasnąć, ale chyba pierwszy raz przeszkadza mi, że jest tak jasno. Jest naprawdę jasno. Wiecie, jakie to jest dziwne uczucie? Pierwszy poranek na Lofotach. Obudziło mnie gorące słońce. I z samego rana człowiek musiał się zdenerwować. Stwierdziłam, że prysznic musi być. Próbowałam zapłacić swoimi kartami w liczbie 3 i żadna nie została przyjęta przez ten system, także nie mogłam wejść do prysznica. Nie podoba mi się ten system, czekać na ludzi i prosić się o pożyczenie pieniędzy i zapłacenie kartą za ciebie, za toaletę, no to jest trochę słabe, nie? Czas na kąpiel. Woda jest bardzo zimna. W końcu się wybieram na Glomtingen. Są trzy różne drogi. Wybieram najkrótszą. Tak się zaczyna droga. Trochę dzika. Zobaczymy, jak to będzie. Źródełko. Mój cień. I nikogo na ścieżce. Ale trzeba pamiętać, że tutaj jest teren raczej podmokły, czego nie widać, ale już mam buty mokre. Chyba zgubiłam ścieżkę i idę tak, jak mi się wydaje, że powinnam iść, co nie wróży nic dobrego.
No to zgubiłam ścieżkę. Nie wiem za bardzo, gdzie jestem. Jest ładnie. Nikogo nie ma. Nawet nie ma się kogo spytać, jak tam wejść. A, coś wymyślę. Aby mi nie działają jeszcze kciuki. Nie, w sumie to spoko. Tylko gdybym miała pewność, że jedę taką ścieżką, że na pewno dam radę dojść tam na ten szczyt, to by było super. Dobra, przestaję narzekać, bo z każdym metrem w górę robi się coraz piękniej. Dobrze, że tutaj słońce tak późno zachodzi, także nie muszę się bać, że za 3 godziny zrobi się zmrok i nie trafię. Jeszcze kawałek. Droga jest taka. Stoję na takim czymś. Możecie się ze mnie śmiać, ale pierwszy raz w życiu się tak boję. Byłam już na szczycie, ale to jest po prostu tylko kilka kamieni. Nie ma tam dostępu do normalnej ścieżki. Jak nie znajdę niczego wyżej, tam, to po prostu nie mam pojęcia, jak zejdę. Znam kilka osób, które by się cieszyły z odkrywania takiej niewyznaczonej ścieżki. Na przykład chłodnik by się to sprawdziło. Ale powiem wam szczerze, że się strasznie boję. Mam nadzieję, że mi się udało w końcu dojść do jakiejś normalnej ścieżki, bo na pewno nie schodzę tą samą drogą, co weszłam. Bo spadnę. Udało się. Uszłam z życiem. Tutaj zaraz wam pokażę, gdzie jest normalna droga. Tutaj. Widzicie? Wiem, że nie pokazuję się palcem. A to jest normalny szlak. A ja przyszłam z tej strony, gdzie jak widzicie nie ma żadnej dróżki. Także dla ludzi potrzebujących mniejszej dawki adrenaliny polecam te dwie ścieżki tam za mną. To wtedy będzie tak jak napisane w przewodnikach, miły popołudniowy spacer. Jak ktoś jest żądny większej dawki adrenaliny, to polecam wyznaczenie własnych szlaków tą nieoznaczoną ścieżką. W sumie ze strony, w którą ja wchodziłam, były ładniejsze widoki. I tak sobie myślę, że jednak człowiek dziedziczy dużo po rodzicach, skłonności do omijania szlaków. To jest specjalność mojej mamy. Jak byłam mała, to co roku odkrywano kolejne bagna na terenach, gdzie tych bagien nie powinno być. Tylko dlatego, że schodziła ze szlaku. Chyba tam mnie teraz przyszło, że też po co chodzić po szlakach, jak można sobie samemu taki szlak wyznaczyć. Dzięki, mamo. I będąc na Lofotach, musicie pamiętać, że jest ograniczona możliwość kupowania alkoholu. To znaczy w normalnych supermarketach alkohol sprzedają od poniedziałku do piątku, od 8 do 8. W sobotę od 9 do 6. A w niedzielę nie sprzedają. Dzisiaj jest niedziela, miałam ochotę na piwo. Ostatnia noc pod namiotem, zaczyna być zimno. Na sobie wszystko, co mogę mieć. A ja znowu na promie. Płynę z powrotem do Bodo.